Pan poseł Roman Kotliński z Klubu Poselskiego Twój Ruch. Bardzo proszę, panie pośle. Pani marszałek, Wysoka Izbo, klub Twojego Ruchu będzie głosował przeciwko tej uchwale. Dlaczego? Po pierwsze, tak naprawdę nie do końca wiadomo, czy w ogóle Jan z Dukli kiedykolwiek istniał. Jeśli nawet istniał, to niewiele o tym świętym katolickim wiemy. Wiemy tylko tyle, że mieszkał prawie całe życie w pustelni, więc siłą rzeczy nie był osobą zbyt popularną i dużo o nim nie wiadomo. Chcę zwrócić uwagę Wysokiej Izby, że honorowanie katolickich świętych jest tyleż nie na miejscu w ciele ustawodawczym, co jest również wysoce ryzykowne, ponieważ Kościół rzymskokatolicki przeprowadził w 1969 roku lustrację świętych i około 50% świętych, o których mówiła tradycja katolicka, zostało wykreślonych. Więc honorowanie tych świętych, o których mówią legendy, a należy do nich święty Jan z Dukli, jest cokolwiek niebezpieczne. Między innymi wówczas wykreślono ze spisu świętych takie postaci jak święta Barbara, chociaż w Polsce w prawie 100 kościołach znajduje się 100 relikwii świętej Barbary. Jutro na całym Śląsku w wielu kościołach będą odpusty ku czci świętej Barbary. W kopalniach stoją piękne wyrzeźbione posągi z kamienia, i z węgla, i z marmuru. Niestety święta Barbara nigdy nie istniała. Podobnie jak święty Jerzy, który walczył ze smokiem, również został przez papieża wykreślony razem ze smokiem. Święta Tekla, której również na Podlasiu bodajże jest bardzo żywy kult i wiele cudów uczyniła, niestety nie istniała nigdy, zdaniem przynajmniej Kościoła. Trudno się nie zgodzić, bo Kościół jest tutaj specjalistą. Dlatego uważam, że wysoce nie na miejscu jest zajmowanie się sprawami wiary, sprawami mitów kościelnych czy legend, prawdziwych czy nieprawdziwych. W tym ciele, jakim jest Wysoka Izba, zostawmy te sprawy Kościołowi z całym szacunkiem. To nie jest czas ani miejsce na tego typu rozważania. Zajmujemy czas na sprawy dużo ważniejsze i żywotnie dla Polaków istotne. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Głos teraz zabierze pani posłanka Genowefa Tokarska z Klubu Parlamentarnego.